Dzisiaj na planie spotykają się trzy pokolenia. Czy w ogóle normalnie w życiu codziennym jest czas, żeby aż takie spotkanie wyniknęło? No z reguły na święta albo w wakacje. Ciężko jest się nam wszystkim razem spotkać. Albo na wspaniałych wyjazdach, na przykład, które ostatnio Basia nam zorganizowała do Rzymu i wtedy pojechaliśmy całą wielką rodziną z rodzicami naszymi, też Rafała rodzicami. No to wtedy tak. Ale to z reguły święta, wakacje. No to piękna sprawa, że możesz takimi wakacjami zrobić niespodziankę swoim bliskim. No wspaniała. Powiem ci, że w ogóle pierwsza byliśmy tak od dawien dawna wszyscy razem na wakacjach i chyba się na nowo poznaliśmy. Kto jak się zachowuje za granicą. Ale wakacje, nawet jak jesteśmy z przyjaciółmi, to one najbardziej weryfikują w ogóle te nasze relacje, bo po tych czterech dniach często się zdarza, że każdy już idzie w innym kierunku. No powiem ci, że tak, byliśmy w 10 osób, bo jeszcze była rodzina Rafała, mojego męża i baliśmy się oczywiście jak to w rodzinie, że będziemy się zaraz sprzeczać, ale ani razu się nie pokłóciliśmy. Było wspaniałe. Było wyjątkowe, nie było ani jednej scysji, ani jednej kłótni, ani jednej dyskusji, żeby coś nam nie odpowiadało. No wszyscy byli tak szczęśliwi i bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Ja byłam naprawdę zszokowana, że przez 5 dni tyle osób o tak różnych też temperamentach może się naprawdę nieźle dogadywać. A wy się zawsze tak dobrze dogadywałyście? Czy te 5 lat różnicy sprawiało w dzieciństwie, że jedna drugiej dokuczała na przykład? No ja chyba byłam nieprzeszkadzającą młodszą siostrą. Ta starsza jest zawsze trochę chyba gorsza dla tej młodszej. Jest tak czy nie? Nie wiem, myśmy się w ogóle nie kłóciły. Nie pamiętam jakichś bitw o ciuchy czy o coś. Baśka mi właściwie chyba nigdy nic nie chciała nawet czasem zabierać. Coś pożyczyłam, tak, ale jakoś tak nie miałaś z tym problemu. Bieranie sobie znajomych albo chłopaków? No gdzie? Nie, no gdzie? Nie, to już był taki syf, że to... Nie, absolutnie nie. Znajomych zawsze miałyśmy po prostu różnych, jednak 5 lat. W wieku takim podstawówkowo-licealnym to jest w tym momencie przepaść. A jak podczas tych już świąt, kiedy spotykacie się wszyscy razem, widzicie swoje córki, to tak sobie myślicie, że są takie trochę wy zaklęte w małych postaciach? No między nimi jest taka sama różnica wieku jak między nami, więc trochę tak jest, ale bardzo się kochają dziewczyny i uwielbiają ze sobą spędzać czas, więc mimo, że my mieszkamy w różnych miastach, no to staramy się znaleźć zawsze ten czas, żeby się odwiedzić i żeby się spotkać, więc fajnie, że mamy te sesje. Tak, dziewczyny się lubią spotykać. Jeszcze jest też mój synek młodszy, Bronek, który ma 5 lat i on też uwielbia z naszymi dziewuchami spędzać czas, pomimo, że między nimi jest właśnie po parę lat różnicy, ale jakoś fajnie się dogadują. Bronek biega za Hanią, Hania za Werką. Okay. No i tak w koło Macieju. Ale też chcą pójść dziewczyny właśnie w wasze ślady, czy mają zupełnie inne plany? Mimo młodego wieku wiem, że na pewno czasami mówią tak o skrytym marzeniu, ja to będę w przyszłości. Na pewno rozwijają się i muzycznie, i teatralnie, i są bardzo uzdolnione, a w jakie strony pójdą, no to już zobaczymy. Nie będziemy ich do niczego zmuszać na pewno, nie? Pewnie, że nie. Chociaż te zawody nasze są takie dosyć magiczne dla dzieci, jak Weronika chodzi ze mną do teatru, albo ogląda gdzieś męża, który jest pianistą, no to tego się dzieciom zachciewa, bo to jest atrakcyjne. My rodzice jesteśmy od tego, aby dzieciom umożliwić rozwój. I my oczywiście i Kasia i ja zapisałyśmy dzieci na różne, przeróżne zajęcia artystyczne. A co już, wiesz, czas zweryfikuje. No właśnie, chciałem zakończyć stwierdzeniem, że z takimi mentorkami, mamami, to na pewno możemy być spokojni o ich karierę, nawet jak będą chciały pójść w wasze ślady. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.